taka jest sprawa, że zaczynamy pod lodówkę w 2017. Kubuś, powiedz chociaż cześć. Cześć. Oho. Cześć, w nowym roku. Tak wygląda wyjazd na lód. Piękny poranek 1 stycznia 2017. Już ludzie są na lodzie, a my, proszę bardzo, sprzęty zapięte, samochody zaparkowane, tu jest miejsce, później przyjedzie Jarek, tylko musi dojść do siebie po Sylwestrze. A my, jaki cel dzisiaj? No, cel dzisiaj na sandacza. Sandacza nie, może bardziej sztupak i largemouth bass, no i bluegille, tak? Tak. Może krapi się trafi? Tak, mało krapi. Maszyny chodzą, siwek odpalony i czerwone też. Czerwoniak. O. Łańcuchy na kołach mają założone, no i co, jedziemy śmiało, nie przedłużam gitary, widzimy się później na lodzie. No nic, rozstawiony już mam sprzęt, wszystko jest gotowe. Rozstawiłem sobie tip-upy, nie nagrywałem już tego teraz, czyli łapki. A w tym momencie podkreślam, łowimy w USA, w stanie Wisconsin, także jeżeli ktoś by oglądał i widział, że na deski łapiemy tak zwane, czy na łapki, czy na klepki, jakby to powiedzieć, to łowimy w USA i to jest tu dozwolone, więc nie piszcie, że jesteśmy kusolami. Możemy łapać na trzy zestawy, ja mam rozłożone dwie deski i tu będę łapał za chwileczkę na wędkę. Obok mnie jest Krzysiek z Kubą, a co najciekawsze, jest 1 stycznia, myśleliśmy, że tylko my będziemy wariatami na lodzie, a jest dosyć sporo ludzi. Porozstawiane mają sprzęty. Lód jest bardzo gładki, trzeba mieć na butach kolce, inaczej można wyrżnąć i zgubić zęby. Za chwileczkę zakładam robaczka, kamera wędruje na głowę, no i będziemy łowić ryby, zobaczymy, czy cokolwiek będzie. Jest dzisiaj bardzo słonecznie, będzie bardzo słonecznie, jest mroźno na razie, później ma się ocieplić, ale jest słonecznie. Te ryby tego troszeczkę nie lubią, ponieważ nie ma śniegu na lodzie. Jak wiecie, łowimy na dość płytkiej wodzie, około 3 metrów, 3 metry wody jest pod nami i te ryby nie bardzo chcą wtedy krążyć, kiedy jest duże nasłonecznienie pod wodą, pod lodem. One się boją, jednak każde tupanie, chodzenie, wiercenie, wszystko robi hałas. No i przyszedłem w odwiedziny tutaj do Kuby. Kuba ma ładną wędkę, tato mu dał nową wędkę. A my tutaj się kawy napijemy zaraz. Zobaczcie, Krzysiek ma namiot, to jest jeden z nowszych modeli Frabila, z przedłużonym dziobem. Czyli zobaczcie, ile miejsca jest do przodu do łowienia, no jest rewelacyjne. Ale w oczy świeci. W oczy świeci. Ja tu zaglądam na swoje chorągiewki od czasu, ale ludzi na lodzie jest. Ja cię sunę. A chłopacy tak, kamera, Markum, Fishfinder Markum i kawa z termosu. Herbaty się napijesz. O, widzisz, ta herbaty ci naleje. Poczekaj, sprawdź, czy to ta herbata. Gdzieś ten termos jest, niczego nie nadaje ci ten termos. Zimno już. Zobaczcie, jakie fajne urządzenie. Krzysiek ma tutaj wrzuconą kamerę z takim trójnikiem. A pokaż, gdzie masz pilota. Tutaj pilot. A pilota ma przy cycu. I sobie obraca kamerę. O, cyk, w lewo i w prawo. Myszkę znaleźć, trzeba tego co ty tak znaleźć. O, jak się kręci ładnie kamera. Tam Gostek siedzi, trzecią rybę teraz złapał. I od razu w beret. Tak jak Jarek mówił, te wszystkie większe bluegille, chłopie, patrz, cyk. Wyłowią bandyty. Wyłowią, wyłowią. Tam następni przyjechali, wiercą dziury. I będą też brali. Tak, wszyscy tu biorą, wszyscy biorą ryby. Są rybożercy, Kuba. Rybożercy. Rybokalipsa. Rybokalipsa, no. Przyszła pora na kawę. Na zabora przyszła pora. No, na zabora. To pod ten nowy rok. Na zdrówko. O, na zdrówko kawką. Ale żem wari przypalił. O, bracie. Ale gorąco. To kładź się, dotykaj lodu. No, do wody pyska wsadzić.
Światło zabrali, fazę zabrali, jedno i drugie zgasło. Kuba nie łapie, powiedział, nie, że pierniczy. No. No nic nie przychodzi. Ryby nie widać. Przyjdą. Przyjdzie, komornik się przyczepi jak komornik do szafy. To później. Później? Wieczorem. Ale to czemu później? To teraz powinny przyjść. One po Sylwestrze jeszcze. Tyłem chodzą. Tyłem. Tak jak ten gościu, co chodzi i wyłapuje z dziur wszystkie. Wszystkie ryby. Krzysiek ma flagę. Przed chwilą ją zakręciło dwa razy. Normalnie rybo kalipsa. Jest coś? To co, żywiec otworzył? Właśnie patrzymy na mapę, że stoimy akurat w najgłębszym miejscu. Jest pusto, to jest najgłębsze miejsce, jest lipa, nie ma żadnych ryb. A tu gdzie oni wszyscy stoją, o patrz, już ma rybę, następną. Widziałeś, Krzysiu, on stoi w miejscu, gdzie te ryby są, co my zawsze staliśmy. Chyba. Dron zakończył lot na drzewie. To by było na tyle z dronem. Okej. Kamerka. Wszystko osobno. Oj, 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 oj. No nic. I to by było na tyle. Do sprzedania jest dron, lekko rozbity. Kto chce kupić? O, masakra. No nic, zakładam. Zakładam flagę u siebie. Druga flaga założona. Teraz trzeba przygotować się w namiocie. To co, Jarek, nie znasz kogoś, kto chce kupić lekko używanego drona? Może Adam Słodowy jakiś by się znalazł?
Idziemy zobaczyć do Chrisa, co on tam przykombinował. No jakaś dziura była otwarta. Aha. Pokazało się coś w ogóle? A patrzcie obok. Gdzie jedziesz? No. Jarek! Nie ma? To żeś złapał, chłopie, forfitera. A coś było, bo uciekał, nie? No. Słabo się dzieje z rybami. Idziemy zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz. O, Green Bay Packers. Piosę czapeczkę. Czekaj, na razie ja to będę tak, i też ja będę palił przecież, także ten. Kurde, będzie palił, to masz. O, przecież wrzucił. To nie są te kamele. No, no nie, ten, to co? To co? Jak się nie ma, co się lubić, lubić się ma. Dokładnie. Ja nie palę w pyrozu, także nie wiem, co ja mam kupować. No, to ja wyłączę kamerę. Go, back, go! Na drugi dzień, wstawa. Nawet nie pamiętałeś. Wodę wypił, szedł. Nawet nie pamiętałeś. To się z imprezy, z dyskoteki wracało. No. O 8 rano, na 9 się do kościoła jechało. Jajaj, jeszcze się śpiewało, kurde, psalmy w kościele. Tak jest, ja w niedzielę... Matko, przyjeźdź na przysięgę. A mama mnie budzi i ty, to jest za 10:06, o 6:00 idziesz do roboty. Ono no, tak. No, widzisz? To się będę kładł. No, roboty, widzicie, kochani, tak to jest. Tak to jest. Ja bym po sobie robił. No. A tak jak ja wam mówię, teraz już 10 lat do... Idziemy zobaczyć do Chrisa, bo Chris tutaj robi kuchnię. O, czekaj, Chris. Aha. O, matko kochana. Jest boczek. Cię oferujesz. Gęsi tu są w drzwiach. Gęsiora duszonego w drzwiach. Jajeczka na boczku. Jajeczka na boczku. Brzmi zachęcająco. Kucharz, kucharz. Patelnia. Mistrz patelni. Wow. Dawid. Dawid. Pokaż, co masz. Kuba, gdzie jest twoje GoPro? W domu. Czemu nie wziąłeś? Możesz się zapytać. Taty? Aha. Musi ci kupić harness, tak jak ma Dawid. Na chest. Aha, no na pewno kupi. O. Słuchajcie, powoli zbliżamy się do wieczora. Tak? Yep. Chłopaki, jak jest? Za chwilę zaczną się brania, tak? Jadę, jeszcze. Jesteście gotowi? Żółw? Gotów? Aha. Tu widzieliśmy jednego. Be ready. Taki. Ten w tym orange. On siedzi na hotspot. Powiedz coś po polsku, żeby chłopaki, panowie w Polsce wiedzieli, że po polsku mi mówić jeszcze, wiesz? Dawid, na co jesteś gotowy? Na ryby, tak? W restauracji tutaj, nie? Posuńcie się, Tysiu. Patrz. O, matko. Ale skwierć na patelni. Bekonik, no. Czekaj, zaraz będzie. Chłopaki chcieli taki bekon, to im zrobię, a my zrobimy sobie to z cebulką i z jajeczkami. Wiesz? Ja? No. To nie wiem. A nie zamarzę te jajka? Ja to nie jestem przygotowany na takie jedzenie. Masz jajka? Mam. Nie zamarzuj? To fasolka przy tym jest pikuś. Fasolka przy tym jest pikuś. Kurczę, nie ubliżając Ryszardowi, ale musimy się postarać, wiesz? Chrisu, Chrisu, wybijesz na pierwszą pozycję. Musi się postarać, a więcej cygarów, nie? Nie, ja też. Dobra, ja idę na pole. Ja idę na pole, tutaj fajnie pachnie. Chlebek już jest. Gdzie? Chleb już cały bochen. Jeszcze pomidorki nawet co? Chrisu zdobywa w tym momencie Mistrzostwo Świata w 2017 roku za gotowanie na planie. I najlepszy chlebuś z Deli for You. O, młodzi biegają z tyłu za nami. Tip up, mój! Tip up! Gdzie? Jest flaga. Jesteście na żywo.
Idziemy do flagi. Aha. Młodzi mają flagę. Bardzo blisko. Tak. A co tu jest? I składniczek numer 3. I trafiają na patelnię jajeczka. Jarek! Tak? Szykuj talerzyki! Talerzyki masz ty tam gdzieś. Mam? O tak, są. I 2, i 3. Wow. Maruś, Karczuś, zobacz na to. Marek. Krysu ugotował. Pikin. Co robisz? Staram się wytrzeć. Okej. Okej. I teraz pojawia się problem. Z czym? Bo nie mamy z niczym tego wymierzać. Nożykiem. Nożykiem nie, ale... Sztancem, o. Ale Polak potrafi. Polak potrafi i zrobi łyżkę z papierowego talerzyka. I już jest pięknie. O. Jasny gwint. To tak smacznie wygląda. Brawo, masz ty papa. Gdzie? Jesteś człowiek, kurwa, nie tak. Ja ale widzę, wystartowałeś jak 18. Wyskoczyłeś jak 18 z tego namiotu. Sam sobie. Mówiłeś, że po 40, że jest ciężko. A wyskoczyłeś jak 18-latek. Wyłączam. Kuchnia wydaje posiłki. Oj, panowie, ja jestem na miejscowy. Ja i po śniadaniu, i po obiedzie. Masz chlebek. Chlebek do tego też jest, Wiesiu. Chłopie, to jest... Masz, dla ciebie i dla Jarka. Zapach no. Jest ogromny. Jarek, kuchnia wydała posiłek. Kurde, jego matko. Nie chcę wejść pod kromkę. Gdzie ona na tym jest? Trzymaj. I teraz jest moja porcja z łyżki. Krzysiu. No? Zdobyłeś mistrzostwo świata. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie. W tym momencie... Ty, Krzyś. No? Właśnie. Miałem ci mówić przy jedzeniu, że dzisiaj na noc się szykuje dużo ludzi. Dobrze czy źle? Andy z Polem, ci na brzegu. Dobrze, wiesz? Czyli to jezioro żyje. Żyje. Tylko żeby nie brali tych ryb. Co tu teraz Jarecki krzyczy? Co? Krzyczy, hey fisherman. You don't have to keep every fish. Wszystko co na haku, to w beret. Kurwa! Gdybyśmy wszyscy chcieli brata jak oni biorą... Ale ja wam powiem jedno. Ja mu dzisiaj ja nie wiem. Dawaj kamerę na mnie. Ja mu dzisiaj powiedziałem. Gdybyśmy wczoraj zapali 20 takich brudów. Wszystkie wróciły. To samo. I wszystkie wróciły do wody. Ja mu powiedziałem, że... Dlatego, że panowie wypuścili do wody, żeby coś to dzisiaj złapał. Dzisiaj złapał, a on zeżre. On mówi nie, on mówi dziękuję bardzo. Ja mówię, panowie, bardzo, no, my tu, tak było. My tu łowimy już od kilku lat. I selekcja, łowimy, selekcja. I my łowimy, oni nawet nie wiedzieli jakie no. Ryby tu są, myśmy takie tu łowili, ale nikt z nas nie brał żadnej słuchajcie, ryby. Słuchajcie, bo to jest... O to, żeby nie brać. To chodzi to jest ale tak... można wziąć jedną. To komuś się głupio zrobiło. Tak, on... O. Poszło w bok? Jest! Siedzi. Patrz. Siedzi! Jest flaga! Czupa. Jest! Ale jaki malutki, pokaż mi go. Czekaj, pokaż mi go. Jarek, ja mu otworzę buzię. Czekaj, niech ja wyjmę te moje wszystkie. Ja mam tu? Chirurgiczne te... Jest tu haczyk. Wraca do dziury. No! Jeszcze mi ochlapał. Wszystkich ochlapał. Poczekaj! Czekaj. Bracie, zamknij się. Tu ogon rybki widać, daj no. Mu połknąć. Okej, okay, bye bye. Bye bye, chłopie. Nie musisz. Tylko tu sam to wyczyścić. No. Młodzi mają rybę. Wow, pajk. Młodzi założyli, wyciągnęli. Ale to nie wasza. Z tą chorągiewką? Z Dawida. A czy ten słupek? Mój. Założyli we dwóch i my we dwóch wyciągnęli. Brawo! Ja nie wiem dlaczego tu odwrotnie nie jest co te szczypce, wiesz? One powinny mieć kulki. Powinny mieć takie ostre, wiesz? Kulki powinny mieć, tak jak w Polsce mają.
Pięknie. Great job, boys. Teraz ten, młodzież się uczy, nie? Dawidowski, no. Ty masz typ down. Ja z bambosza, oni na kładach, tak? Super. O. A, młodzi. Aha. No nic, robi się coraz ciemniej. Za chwileczkę tam na brzegu już są gotowi do nocki. Tak samo my. Powoli trzeba się przygotować. O, dziury zamarzają. Robi się znowu zimno. No i cóż, jutro będzie dalszy dzień połowów. Jak było, tak było. Moim zdaniem wyjazd na lód w takim towarzystwie bezcenny. Muzyka leci w tle. Ha. Czekajcie, gdzieś tu mam wiaderko, żeby sobie wędkę położyć. Chłopaki zostaną u siebie tam w namiocie. Ja postawię wędkę tutaj na chwilę. Zaraz przyjdą ładne ryby. Był wcześniej piękny krapi. Kamera oczywiście nie była włączona. Zajrzymy do młodych. Cześć, chłopaki. Proszę do góry, dźwignij, do góry. Kuba, ryba, aha, ryba siedzi, do góry. No. O, siedzi ryba. Kuba ją zaraz złapie. Kracha jak cholera, widzisz? No, widzę, widzę, czerwona. To dużego, ty. Aha. Widzisz, do góry idzie ci za tym. Do góry delikatnie dźwiguj. Teraz! Idzie, patrz, papa, widzisz? O, stoi, no, tam. Opuść jej trochę to niżej. O, uciekł, nie, jest. Jest, 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 jest. Nie ruszaj przez chwilę. O, odpłynęła. Nie ma. Gościu, masz fishfinder założony przy klacie. Zamknij sobie tam, Kuba. No nic. Powoli ciemno. Jest klimat zarąbisty. Taka pogoda dzisiaj, to jest pogoda wymarzona. Zero wiatru w tej chwili. Minus zaczynam mrozić. 5, może 7 stopni. W nocy ma być zimniej. No i co, no i zaczynam pod lodóweczkę. Ty papy są rozłożone. I got it. Let me grab it. Oh my god, it took so much. I got it. Hold on. Wait, he's traveling. Holy. Bouncing. Oh. Whoa. Oh. Whoa. He took the line. Wow. Oh. I will grab it from the side. Oh. He took the lots of line. Yeah, a lot. The traveler. Wow! Do dołu pójdź go. Sweet! Oh, wow! Trophy! Wow! I got it! Wow! I got it. Come on. Nice one. Alberta. Wow! Come on, buddy. W popsek mu stało, zobacz. Na blaszkę. Wow! Okay. To jest kiper, tak? Zostaw go, ej. No. Weź go na obiad. No. Wow, thank you. Ah. Kiper. Let's go. Piękna rybka. Wymiarowa idzie do wody. Włącz światło. O, to już nic nie widzę. Zobacz! Ja wiem, bo tutaj jest. No? Patrzcie. Kuba wyciągnął przed chwilą. Pokaż, Kubuś, rybę przed nocą. Ja ją zobaczę tu. Spójrzcie, jaką piękną rybę złapał bluegilla. Brawo, dud. O,
Catch and release. Don't eat it. No. No. Połóż nakłada. No nic. Teraz już koniec na 100%. Trzeba założyć światło na czoło. Przygotować się do nocki. Widzimy się jutro. Cześć. Okej, jest ciemna noc. Pokaż go Dawidku. Dawid złapał walleye'a na pipapa. Wypuszczaj go szybciutko. Delikatnie. Trzymaj go za ogon, żeby ryba odeszła ładnie. Zobacz, czy się ruszy. O kurde, zimno, co? Rusza się w ogóle? Trochę, tak. No to puszczaj go. O, poszedł, brawo. Dud. Good job. Wracamy z powrotem do... Jak to mówią, kolejny dzień, kolejna szansa. Cześć. Jak tam, Kubuś, jesteś gotowy? Gotowy na drugi dzień. Na drugi dzień, tak jest. Krzysiek właśnie rozkłada namiot, a ja się pakuję do swojego. O, już ryba przy dnie jest. No, zjeżdżamy w dół, zaraz zobaczymy, czy coś będzie, bo już... No, coś się pojawia. Pierwszy zjazd. Siedzi! Pyszan! O, się zaplątała w kabelek i się odpięła. Odpięła się, Kisu! Tego właśnie nie lubię, jak się w kabelek zakręci. No right. Zakręciła się w kabelek i się odpięła. Jest ryba. Zaraz będzie brać. No dawaj, dawaj ryba. Pierwsze wpuszczenie i była ryba. Kura oplątała się o kabel. I się ładny blugi odpiął w dziurze. Ale coś przynajmniej podchodzi. Dzisiaj troszeczkę wieje. Tak, dobrze, że stoimy plecami do wiatru. Ja nie wiem, czy oni czasami puszką nie zaznaczyli tego miejsca. Nie, my się przyjechaliśmy. To oni byli tutaj wczoraj. Tutaj tak naśmiecili, nie? Cześć, Jarek. Co? Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, do widzenia, bo my już jedziemy. O, to już po zawodach? Po zawodach. Patrz, 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 jak się odrywa coś. Widzisz? Jarek właśnie odjechał, bo oni łapali w nocy na tip-upy. I postanowił, przestawią się tu. Wierci nowe dziury. I rura! Nakładzika wiertu odłoży. O proszę, a mały ze szufli, tak? Tutaj do przodu daj, do przodu to przodu. A ja tu zaraz rybę ciachnę. Miałem branie. Miałem branie fajne. No dawaj ryba, no. Thank you.
Miałem branie, Kubuś, ale nie zaciąłem, bo było słabe branie. Nagrywasz? Tak. O. Pozdrów mamy. Mamy pozdrawiam cię i też Ania, dobrze? O, i Anię też pozdrowił, siostrę Kubuś. A, jaki dobry brat, pamiętał siostrze. Jednak trzeba zamknąć namiot, bo troszeczkę chłodno jest. Ja tu muszę ryby odczepić, a chłopaki flagę mają jeszcze. O, uciekaj, blugilek. Patrzcie, jaki śliczny blugil. Do dziurki, cyk. Jest? O, jaki byczek. Ale jest, chodzi. Płacz jaki. Ty, ale ma pysk. Mamo, trzymaj, trzymaj. To trzymam. Okej, okay, teraz do góry go wniosę, ja ci go wyjmę. Odrzucaj mu ten sznurek na bok. Jest kaczorek. Jest, brawo. No dawaj, Kubuś, ładnie wypuść rybkę. Szczupaczek wraca do wody. Poszedł, brawo ty. I nadejszła chwila, kiedy kucharz Christopher będzie grał w tenisa stołowego. Trzymaj, Kubuś. Aha. Pan kolega tutaj niech stwierdzi, czy już się fasolka doprowadza do stanu wrzenia. Jadalności jeszcze nie. Dzisiaj live'a już nie robimy. Nie ma live'a, bo zimno jest. Nie ma co z namiotu wychodzić, ryby nie biorą. Nie ma ryb w ogóle, wyłapali wszystkie ryby wczoraj. O, płynie ryba. Łyba jest, popłynęła. No i to do mnie popłynęła i zaraz się sama złapie tam. Żeby była sprzynęta, to by wzięła ją. Ale jak szybko przepłynęła. To samo było wcześniej. Płynęła. I wróciła. Dźwignęłem, bum, siedzi. Hmm. Patrz, jest, następna. No, następna płynie, zobacz, widzisz? Czemu nie dźwigujesz? Bo nie mam wędki wrzuconej. Aha. No i dostałem garnek fasoli. Matko, no jaka gorąca. Dobra, fasolka. Dobra. I teraz zobaczcie, młodzież zasuwa fasolę. Jak? Jakie? O, co? Ale no. A Krzysiek przechodzi do kontrataku z chili. No, będziesz, bracie, się chillował. Będzie. Czy niebieskie? Nie. To nie moje. Mówisz, wczoraj było branie. Wczoraj było ryby. Ja do ciebie, ty nie mi odzwonił, kurde, wczoraj bym przyjechali. Odzwoniłeś do mnie wczoraj? Nie dzwoniłem wczoraj, tylko dzwoniłem do ciebie, piątek dzwoniłem. O, no roboty, tak. Mówiłeś, że ty jesteś robisz, to dzwonisz. A, tam wyszły jaja takie, kurarze. Nawet nie chciał mi się do nikogo już dzwonić. No i to by było na tyle. Cóż, dzisiejsze podsumowanie, niemile zaskoczeni byliśmy. Rozmawiałem z Andym, Andy mówi, że to jest przez to, że się wiatr zmienił. Pogoda też się zmieniła, tutaj było inaczej, tak. To się było inaczej. I o to chodzi, on mówi, że dopóki nie było wiatru rano, widać, ja ledwo namiot postawiłem i ryba. Tak. On mówi, jak tylko się zrobił wiatr, zmieniło się powietrze, przestały brać. Podchodziły i nie brały, więc to by było na tyle. Mata co do powiedzenia, chłopy?
patrzcie, najedli się z grochówki. No, grochówki się najedli, no mam do powiedzenia, do następnego razu. Do następnego razu, tak? Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.